Ludzie, czy naprawdę myślicie, że Bóg się na was gniewa? Czy naprawdę myślicie, że On patrzy na to, jacy jesteście, na wasze jakieś upadki? Bóg patrzy na serce. Bóg szuka człowieka, który sercem się do Niego zwróci. Nie takiego, który będzie dobry w swoich uczynkach. Nie takiego, który będzie idealny i nigdy nie upadnie, ale takiego, który zdecyduje się odważnie powiedzieć: Jezusie, ja chcę Cię poznać. Chcę Cię poznać prawdziwego. Słuchajcie, ja się urodziłam w rodzinie chrześcijańskiej. Nazywam się Anna Szczepaniak. Wychowałam się w chrześcijańskiej rodzinie, bardzo porządnej. Robiłam bardzo dużo, w cudzysłowie, dobrych rzeczy. I w tym nie było Boga. I w tym nie było żadnych efektów. Były bardzo małe. Ja go w ogóle nie znałam. A potem okazało się, że 2 lata temu powiedziałam Bogu tak. Usłyszałam w ogóle Ewangelię o tym, że Jezus przebaczył mój grzech, zanim ja zgrzeszyłam, zanim się urodziłam i zanim zrobiłam w ogóle jakikolwiek krok w Jego kierunku. Mówię, Ty to naprawdę zrobiłeś? Naprawdę to zrobiłeś? Umarłeś za mnie, zanim ja w ogóle przeprosiłam? Zanim zdążyłam się zorientować, że to było złe, co się działo w moim życiu? I powiedziałam, jeżeli Ty naprawdę taki jesteś, jeżeli Ty naprawdę uzdrawiasz z raka i wszystkich innych chorób, jeżeli Ty naprawdę uwalniasz, to ja Ciebie chcę. I ja dzisiaj wyrzucam całą religię, której się nauczyłam, bo tego da się nauczyć. Ja się wcześniej nauczyłam Boga i się dziwiłam, że to nie działa. Udawałam, że działa, ale nie działało. I powiedziałam tak, dzisiaj wyrzucam do kosza wszystko, co wiedziałam i nauczę się wszystkiego od nowa i daję jeszcze jedną szansę Tobie, Jezu. Bo ja po prostu naprawdę Ciebie chcę. Naprawdę chcę Cię poznać. I słuchajcie, On mnie nie zawiódł, bo On nigdy nie zawodzi. Powiedziałam Jemu tak, chcę Cię poznać na Twoich zasadach. Chcę poznać, jaki jesteś naprawdę, a nie to, co myślą ludzie. Przyjdź do mojego życia prawdziwie. Bo niby byłam nawrócona i niby oddałam Mu swoje życie, ale w ogóle to nic nie znaczyło dla mnie wtedy. Ja wiem, że myślisz o Bogu. Wiem, że masz sny, których nie rozumiesz. Może nawiedzają Cię jakieś demony. W ogóle takie rzeczy się dzieją, ja o tym wiem. Może jesteś chory i potrzebujesz uzdrowienia. Przyjdź, pomodlimy się z Tobą. Możesz zostać uzdrowiony z każdej choroby. Jeżeli jesteś zniewolony jakimiś demonami, przyjdź, pomodlimy się z Tobą. Wyrzucimy to. W ogóle Jezus działa. On jest prawdziwy. Jego imię jest ponad wszelkie imię. On jest Bogiem, który jest mocarzem. To nie jest Jezusik. To nie jest rzeźba w kościele, której się dupkę całuje. Kolanko albo czółko. To jest mocarz. To jest Jezus Chrystus. On panuje. Rozumiesz, że On panuje. Dzisiaj na świecie panuje diabeł. I nie idź za diabłem. Posłuchaj mocarza, posłuchaj Jezusa i powiedz Mu: Jezu, Jezusie Nazareński, jeżeli Ty naprawdę taki jesteś, to ja Cię dzisiaj wołam sercem. Wołam Cię dzisiaj sercem. Przyjdź do mojego życia i odmień je. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś mój grzech. Dziękuję Ci za to, że poniosłeś moje choroby. Dziękuję Ci za to, że Ty w ogóle jesteś. Zawołaj do Niego sercem. Bóg to nie jest jakaś pierdoła. Bóg jest prawdziwy. On nie wisi na krzyżu, bo On z niego zszedł. On zmartwychwstał. I w tym jest Twoja nadzieja. I wszystko, co musisz wiedzieć, to to, że On jest i że jest dobry. I trzeba tylko zawołać do Niego sercem. I nazwać Boga po imieniu, które brzmi Jezus Chrystus.